Oczywiście banki nie dają nagrody za samo założenie konta czy karty, choć czasami zdarzają się takie lajtowe promocje. Każda promocja bankowa ma własne warunki, które trzeba spełnić, aby ją otrzymać. Na pierwszy rzut oka niektóre warunki mogą wydawać się trudne, ale to mylne wrażenie. W większości przypadków można je sprawnie ogarnąć. Wyrażanie zgód marketingowych. Są wymagane niemal przy każdej promocji. Z reguły musisz je wyrazić na etapie składania wniosku i nie możesz ich wycofać przed zakończeniem promocji. Przestań się martwić, że bank będzie ci nagle zawracał głowę. Te czasy już minęły. Po odebraniu nagrody możesz wycofać wszystkie zgody, a nawet zamknąć konto, jeśli nie spełni twoich oczekiwań. Więc te parę maili czy jeden telefon można spokojnie przetrwać. Zwolnienie banku z tajemnicy bankowej. Bank może organizować promocję przy udziale firmy zewnętrznej. Wtedy firma zajmuje się całą promocją od złożenia wniosku aż do wypłaty nagrody. Ta zgoda jest po to, aby bank mógł przekazać firmie informacje, czy warunki zostały spełnione i można wypłacić ci już nagrodę. Nie bój się, bank nic więcej nie przekaże, tylko minimum niezbędnych informacji do wypłaty nagrody. Wpływy na konto. W promocjach bankowych często można spotkać się z koniecznością zapewnienia wpływów na konto. Mogą być konieczne wpływy od twojego pracodawcy lub wpływy z twojego konta w innym banku. Te zdarzają się najczęściej. Możesz się spotkać z promocjami, gdzie wpływ będziesz musiał zapewnić przez kilka miesięcy, a znajdziesz takie promocje, gdzie wpływ będzie wymagany na przykład tylko jeden. Często duży wpływ można rozdzielić na mniejsze kwoty. Płatności kartą, jeden z najłatwiejszych warunków do spełnienia. Możesz się spotkać z promocjami, gdzie kartą zapłacić trzeba będzie określoną ilość, na przykład 5 razy. Lub też na określoną kwotę, na przykład 300 zł w miesiącu. Warunek płatności możesz zrealizować płacąc za swoje codzienne zakupy. W ten sposób nie wydasz ani jednej nadprogramowej złotówki. Identycznie wygląda podobny warunek, czyli płatność blikiem, kodem wygenerowanym w aplikacji. Aplikacja mobilna. Coraz częściej spotkasz się z warunkiem dotyczącym instalacji aplikacji mobilnej danego banku na telefonie. Czasami będzie wymagane również regularne logowanie się do niej. Swoją drogą warto się przekonać do aplikacji bankowych, które zdecydowanie ułatwiają kontrolę nad finansami. Wystarczy tylko jedno kliknięcie i gdziekolwiek jesteś, masz dostęp do swojego konta. Płatności telefonem. Czasami zamiast płatności kartą spotkasz się z koniecznością płacenia telefonem. Do płatności telefonem poza aplikacją mobilną od banku lub zewnętrzną, jak na przykład Apple czy Google Pay, potrzebna będzie również usługa NFC. Przed rozpoczęciem promocji, w której wymagany jest taki warunek, warto sprawdzić, czy telefon posiada tę funkcję. Logowanie do bankowości. To częsty i chyba najłatwiejszy warunek, który bardzo łatwo spełnić. Po prostu otwierasz laptopa, wchodzisz na stronę banku i logujesz się na swoje konto i to wszystko.